W naszej ocenie zapytaliśmy dzisiaj, skąd takie podwyżki. Byłem przewodniczącym Rady Powiatu i dotychczas te stawki były właściwe. Dzisiaj mamy taką sytuację, że jest jakiś skok na kasę. Było to niejednokrotnie widziane przez Prawo i Sprawiedliwość, kiedy rządziło. Dzisiaj widzimy, że przychodzi rządzić do powiatu i znowu mamy skok na kasę. My głosowaliśmy przeciwko, przynajmniej jako jedyny radny trzeciej drogi. Uważamy, że to jest zbędne. Po co uszczuplać samorząd, skoro i tak wiemy, jak funkcjonuje? To jest tak, że to było aż dziwne, bo największą podwyżkę otrzymali wiceprzewodniczący Rady, czyli osoby, które przy przewodniczącym praktycznie nie pełnią żadnej funkcji czy żadnej roli. Tym samym widać, że jest to w naszej ocenie spłata długów wyborczych. I nie ma tutaj nic do rzeczy. Jako tako ja nie jestem przeciwny podwyżce, natomiast dobrze by było, żeby był zachowany jakikolwiek umiar w tych podwyżkach. Tutaj mamy do czynienia z radykalnym podniesieniem wynagrodzenia czy diety dla prezydium rady przy bardzo małym czy minimalnym podniesieniu dla pozostałych radnych. No, przewodniczący Rady Powiatu dzisiaj będzie miał podwyżkę rzędu 97%, czyli prawie 100% będzie miał podwyższone wynagrodzenie sam przewodniczący Maciej Małkowski. A jeśli chodzi o przewodniczących, wiceprzewodniczących, to jest to 22% różnicy między tym, co mieli, a tym, co będą mieli. Także jest to duża podwyżka, bo na przykład szeregowy radny otrzymuje tam kilkanaście procent podwyżki. Nie przeliczyłem tego, około 12, wydaje mi się, dokładnie. Także widać ewidentnie, że to miało na celu coś. Niestety, tym czymś na pewno nie było odniesienie do pracy przewodniczących czy wiceprzewodniczących, tylko niestety kwestia spłaty długów wyborczych. Nie, to nie jest żadna spłata długów. Myśmy te stawki urealnili. One nie osiągają tych maksymalnych poziomów, jeżeli chodzi o powiaty. Mamy podobne tutaj diety, jeżeli chodzi o miasto Bolesławiec. One są na podobnym poziomie. I tutaj proszę się nie dopatrywać drugiego dna. Wynika to też ze stosownych przepisów. My musieliśmy to zaktualizować. Pani sekretarz tutaj wspaniale to tłumaczyła na sesji, także no tak to wygląda z punktu formalnego też, tak? Radny Kasprzyk powiedział, że to jest 97% podwyżki w stosunku do tego, co było. To tyle, tak? Faktycznie. Nie, no wie pan, no procentami można tu mnożyć, łamać je i tak dalej. Ja zaproponowałem radnym, którzy się nie zgadzają na podwyżkę tych diet, aby nadwyżkę tej diety przekazali na szczytny cel, na przykład dla szkoły specjalnej. Myślę, że to byłby bardzo dobry gest dla tych radnych, którzy byli przeciwko i byłby taką pewną konsekwencją ich głosowania.